Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Drugi dzień vlogmasa, kolejny dzień grudnia. Temperatura na minusie, cholernie zimno, więc najchętniej to dziewczyny powiem wam, że usiadłabym w domu w grubym, ciepłym szlafroku albo pod kocem z kubkiem gorącej herbaty albo kawki czy tam kakao i nic nie robiła, ale niestety matki życie jest takie, że się tak nie da nic nie robić. O tyle się naprawdę cieszę, że dziewczyny już obie chodzą do szkoły, no znaczy obie. No Antosia już chodzi do przedszkola, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że teraz ma znowu jakiś kryzys, powiem wam, bo z rana znowu no nie chce za bardzo chodzić. Na korytarzu w przedszkolu też jest takie, wiecie, opór stawia po prostu. Podchodzi dzisiaj do mnie i że ona jest rozpalona chyba, bo ona nie chce iść do przedszkola. Ja mówię, że nie jesteś rozpalona. No i tak to jest, dziewczyny, powiem wam, w życiu matki. Myślę, że są i takie właśnie cięższe dni naprawdę, kiedy nie wiesz, co zrobić. Nie wiesz, jak przetłumaczyć, ale są też takie, które naprawdę bez problemu sama, tak jak ostatnio było, że sama mówiła, że mama już jest wskazówka u góry, idziemy. Także dzień dobry, ja tutaj z kubeczkiem kawy jeszcze. Musiałam sobie wziąć drugi kubek. Słuchajcie, ten kubek, który ja kupiłam sobie, ten biały ostatnio, taki piękny. Wczoraj robiłam sobie herbatę, bo robię sobie teraz kilka razy dziennie herbatę z miodem, z cytryną. A powiem wam, że ja jestem taka trochę antyherbatowa. Ja wolę się napić albo wody z multiwitaminą, albo kawę, albo kakao niż herbatę. No ale niestety coś mnie też zaczyna brać, więc musimy się posiłkować właśnie i dużą dawką witaminy C, herbatę, oczywiście suplementy cały czas biorę i nawet ostatnio, właśnie wczoraj w ogóle brałam Gripexa, bo powiem wam, że tak czułam coś, że mnie mięśnie rozkładają. Także kawa. No, tamten mi pękł, spód mi pękł, kurczę. Wlałam, po prostu zalewałam sobie herbatę i pękł spód. No, także kawka jest i zabieram się za śniadanką. Będę robiła sobie taki placek tortillę zapiekaną. Zaraz wam pokażę. Ja śniadania na słodko to nie, nie. Ja muszę mieć coś takiego bardziej właśnie wytrawnego niż słodkie, więc już wam pokazuję, co będę robiła na śniadanko. To może kogoś zainspiruje. No dobra, słuchajcie, w takim placku, w takiej tortilli będę robiła sobie takiego, taką jakby pitę, powiedziałabym. I do tego będzie serek topiony, ser żółty bądź też taki w plastrach, cebulka, papryka, szyneczka. Ja tutaj mam akurat, zostało mi troszkę takiej karkówki bardzo dobrej tutaj niedaleko z masarni. No i taki mam zamiar sobie zrobić, tylko jeszcze wezmę ze dwie pieczarki. Dobra, i pokażę wam szybciutko, jak ja to będę robiła. Ja nie mam niestety żadnego opiekacza takiego, wiecie, grilla i tak dalej, więc będę to opiekała w tosterze. Natomiast jeśli macie gofrownicę, to myślę, że to się znacznie lepiej sprawdzi. Na początek smaruję sobie ten placek serkiem topionym, żeby on mi się później skleił. Ja w ogóle takie dania typu tosty, jakieś zapiekanki i tak dalej, ja naprawdę bardzo lubię. Także takie pierwsze danie na śniadanko, po same brzegi, żeby to właśnie skleić. Bo później będziemy to, tak wiecie, zaginać. Dobra, ten serek topiony zostawię sobie już na później. Kurczę, jakiś tu włos mi smyra. No i na połowę układamy, dziewczyny, wedle życzenia, wedle upodobania, po prostu jakiś wkład, jak ja to mówię, wkład do po prostu tego, do tej pity. Ja mam tutaj akurat przepyszną, dziewczyny, karkówkę, naprawdę bardzo dobra. Kroję sobie takie bardzo cieniutkie kawałeczki pieczarek. No i tutaj na dobrą sprawę możemy, dziewczyny, poukładać sobie, co tam chcemy, wiecie, co wam się żywnie podoba. O.
No i na dobrą sprawę mamy już przygotowany placek. Ja sobie jeszcze tutaj na wierzch położyłam ten serek Hochland, taki kanapkowy. No i resztę, to co mi tutaj zostaje, odkładam sobie do miseczki i na kolejny raz, jak będę miała ochotę na taką właśnie pitę, że tak powiem. Oczywiście możemy ją tutaj przyprawić przyprawami, które żywnie Wam się podobają. Ja tego nie będę robić, bo jest tutaj wystarczająco dużo serka tego topionego. No i zamykamy. O, przyciskamy i wkładamy do opiekacza. No dobrze, ja usiadłam już sobie przy komputerze, wzięłam sobie kawkę i wzięłam sobie ten placek. Może to nie wygląda za pięknie, cudownie i tak dalej, można by było to posypać jakąś zieleninką. Natomiast chodzi o to, żeby to się fajnie zapiekło. No i niestety właśnie jak będziecie to opiekać, takiego placka właśnie w typowym tosterze, to zrobiły Wam się takie kształty i niestety z tych części może troszkę ser Wam wypłynąć na toster. Natomiast tutaj w środku słychać, że jest fajnie zapieczone. No i ja to tak po prostu gryzę. Bardzo dobre. Taka, no powiedziałabym, troszeczkę przekąska na słono. Także ja się zabieram za śniadanko, dopijam kawkę, odpalam komputer i posiedzę sobie chwileczkę. No a później zabiorę się za obiadek. Szykowanie obiadku oczywiście. No widzicie, zielono jest. Taka zima. Ale z tego, co słyszałam, co zapowiadali, to nie będzie białej zimy. Dobra, zajadam. Smacznego, jak teraz jecie. No dobra, dziewczyny, przychodzę. Otwieramy drugie okienko. Wypaliłam, słuchajcie, tą świeczkę. Przepiękny zapach. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy w ogóle pokończyły mi się te świeczki. O, te wykończyłam te świeczki z Pepco. No, powiem Wam, cudownie pachniały i mówię właśnie do mojego Staszka, że jak będziemy jeszcze robić świeczki, jak będą jakieś odlewki, jak pozostają, wiecie, nadmiar, że tak powiem, to sobie zaleję te dwa słoiki. Tutaj właśnie ten czerwony i ten złoty. Tylko wiecie co, muszę je teraz wziąć i umyć. Przepięknie one będą wyglądały na takie, można też z nich byłoby zrobić jakiś fajny strojek świąteczny, bo kolorki są po prostu przeboskie. Ja za chwileczkę wezmę i je wyczyszczę, także odkładam je na bok, żeby to zrobić, żeby nie zapomnieć. No tą świeczkę wypaliłam, tu jest ta świeczka z Smiseya i powiem Wam, że nawalone tu jest nieźle parafiny. Bo śmierdzi ta świeczka, jak się za długo pali, to ona po prostu zaczyna śmierdzić, zaczyna palić się, że tak powiem, ta parafina. Tutaj jest ten zapach taki jaśminu, naprawdę czuć go intensywnie, ale dobra, nie przedłużamy, zabieramy się za otwarcie kalendarza z okienkiem numer 2. Dobra, otwieramy, wiecie co, w ogóle wstyd się przyznać, ale ja nie mam żadnego kalendarza dla dziewczyn, bo już jakiś czas temu właśnie szukałam czegoś fajnego i tak się obudziłam, jak to się mówi, z ręką w nocniku, bo zapomniałam sobie w ogóle zamówić go wcześniej. Także wydaje mi się, że jutro chyba skoczę sobie, nie wiem, być może do jakiegoś sklepu tutaj i przynajmniej ten kalendarz z czekoladkami. Wczoraj byłam też w Biedronce i byłam przekonana, święcie przekonana, że jeszcze jakiś kalendarz adwentowy z czekoladkami dostanę w Biedronce, ale niestety no nic takiego nie było. No nie wiem, czy mi się jutro uda, ale chciałabym po prostu, żeby dziewczyny miały te kalendarze adwentowe i codziennie rano również otwierały właśnie takie okienko, nawet właśnie z czekoladką, bo to jest taki naprawdę fajny klimat. No ale już nie przedłużam. Tutaj mamy tą jedyneczkę wczoraj, ja w ogóle się smaruję tym balsamem. I bierzemy okienko numer 2. Fajnie, że to jest tak poukładane na zewnątrz. Że na samym dole właśnie są te najpóźniejsze okienka, że nie trzeba tutaj, wiecie, nic grzebać i rozwalać. Także mamy cyferkę numer 2 i jestem ciekawa, co tutaj się znajduje. Także pozwólcie, że otworzę tak jakoś ładnie, bo oprócz tego, że tutaj na YouTube'a nagrywam i pootwieram ten kalendarz, to jeszcze na Instagramie muszę pokazać, ale kurczę, ten akurat jakoś tak łatwo się nie otworzy jak ten wczorajszy. Czekajcie, bo strasznie ciężko to się tutaj, nie chcę tego potargać za bardzo.
I tu mamy kolejne pudełeczko. I dziewczyny, mamy tutaj krem do twarzy od marki Hagi. O, coś takiego. Początek cyklu, faza menstruacyjna, kiedy potrzebujesz nawilżenia. Nie znam w ogóle tych kosmetyków, jeśli chodzi o tą serię, bo tam jest chyba jedynka, dwójka i trójka. To jest coś takiego typowo właśnie dla kobiet. Twoja cera zmienia się pod wpływem wahań hormonów w trakcie trwania cyklu, zainspirowane różnicami pojawiającymi się na skórze wskutek zmiennych poziomów estrogenów, progesteronu. Stworzyliśmy Hagi Faces. No, trochę muszę o tym poczytać. W każdym razie mamy tutaj aktywny kompleks z alg, ryżu, beta-glukan, który, jak wiemy, bardzo fajnie działa naprawczo. No, dobrze. A wiecie co, powiem Wam szczerze, że nawet nie wiedziałam, że jak mamy pierwszą fazę cyklu, okresu, to nasza skóra robi się sucha i tak dalej. No nie wiem, bo ja biorę hormony. No ale dobra, myślę, że ten kosmetyk to jest coś fajnego, bo czytałam trochę opinii o nim. Pełnowymiarowy, także mamy naprawdę full wypas. Także okienko numer 2 otwarte, no i już się nie mogę doczekać jutra. Wiecie co, tak sobie jeszcze siedzę i sobie myślę intensywnie, kiedy zabrać się i iść na strych, powyciągać te wszystkie świąteczne rzeczy. Jestem ciekawa, czy Wy już szykujecie cokolwiek, stroicie dom i tak dalej. Wiecie co, zamówiłam sobie 2 pokrowce na krzesła tutaj na te do pokoju, ale i tak muszę Wam powiedzieć, że aż mnie boli, że one są zawsze zakrywane pokrowcami, natomiast pod spodem to jest taki przepiękny welur, naprawdę dobrej jakości materiał obity właśnie na tych krzesłach. I z tej racji, że Antosia jest jeszcze mała i bardzo często jest tak, że ona jedząc coś na przykład przy stole, to po prostu ufajda, od razu ufajda to krzesło. Jeszcze psy, które często wskakują właśnie na te krzesła, czasami zdarza się, że prosto z pola jak przybiegną, to ja po prostu na razie w tym momencie no, przykrywam właśnie je tymi pokrowcami, ale zamówiłam sobie takie fajne 2 świąteczne. Czarne ze złotym, więc jak tylko mi przyjdą, to myślę, że sobie zacznę tutaj, zmienię oczywiście kocyk, żeby było tak już troszkę bardziej świątecznie, taki ten klimacik. Natomiast pogoda za oknem to w ogóle nie nastraja typowo świątecznie, z tego względu, że wydaje mi się, że jest taka cholerna jesień, taka szaro-buro. Jest tak ciemno, a mamy dziewczyny godzinę dopiero 9:15, a jest ciemno, jakby była przynajmniej 18:00. Wiecie, chociaż o 18:00 o tej porze roku to już jest w ogóle ciemno jak w dupie. Ja otworzyłam kalendarz, muszę go zamknąć, schować i zabieram się za co? Za pranie. Postawię sobie pranie, bo pasowałoby zrobić takie szybkie, małe pranie. Później jakieś tam obowiązki domowe i dzisiaj na obiadek serwować będę dorsza z ziemniaczkami. I wiecie co? Kupiłam borówki. Kupiłam wczoraj borówki i zastanawiam się, czy zrobić może jakiś kruchy placek z tymi borówkami i z tą taką bezą, no nie wiem, chociaż ja bym zjadła i tylko ja bym zjadła, bo mój Staszek ostatnio tak coś znowuż przestał jeść placki, jakoś tak nie przypada. Był czas, że częściej jedliśmy do tej kawy jakiegoś placuszka, a teraz no. Także dobra, zabieram się za robotę, nie będę tak siedzieć. Dobra, ja sobie postawiłam pranie, ale mam, dziewczyny, dla Was polecajkę. Nie wiem, czy pamiętacie i czy oglądacie moje te filmiki z pudełkami Pure Beauty. No to w jednym z tych pudełek, chyba nawet w tym ostatnim, znalazł się gwiezdny żel do mycia ciała z drobinkami od marki Stars from the Stars. One są, widziałam, że dostępne te kosmetyki m.in. w Rossmanie. Ja już kilka razy użyłam ten żel i muszę Wam powiedzieć, że OMG! Jak to cudownie pachnie. On ma tutaj te takie drobinki złota. Nie wiem, na ile to widać. O, widać coś teraz. W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że faktycznie bardzo ładnie rozświetla skórę, ale nie zostawia takiego brokatu, tylko taką delikatną właśnie rozświetlającą poświatę. Przepięknie pachnie i co najważniejsze, jak dla mnie przynajmniej, to zapach utrzymuje się na ciele. Jestem bardzo ciekawa, aż sobie zerknę na stronę Rossmana, bo wydaje mi się, że widziałam właśnie tamte kosmetyki, czy
z tej firmy, z tej serii jest balsam do ciała, bo pachnie po prostu obłędnie, taki naprawdę fajny, przyjemny, ciepły zapach. Także myślę, że to może być też taki pomysł na jakiś upominek, prezent dla bliskiej osoby, z tego względu, że on tak wygląda, tak powiedziałabym, to świątecznie, nie? Złote drobinki, bardzo ładne, no muszę Wam powiedzieć, że kolejny ulubieniec z pudełka Pure Beauty, a czeka na mnie do nagrania jeszcze jedno pudełko, więc tych pudełek jest sporo, kosmetyków do testowania też jest sporo, więc się bardzo cieszę. No ale tak jak mówię, taka polecajka moja dla Was. Dziewczyny, ja zanim zabiorę się za robienie z Antosią listów pisania do Świętego Mikołaja, mocno czarno, mocno ciemno, ponieważ zachciało mi się murzynka, mocno czekoladowego murzynka z mocno czekoladową polewą czekoladową. Tutaj zupka pieczarkowa bardzo dobra wyszła, także zabieram się za rozpuszczanie właśnie kaka z margaryną, cukrem i mlekiem. Później do ostygnięcia i przepyszny murzynek z jakąś fajną polewą, mocno czekoladową. No robimy. A książeczka? Otworzy ci lizaczka i będziemy robić książeczkę świąteczną. Fajna, ona ma takie szczegóły. A, czekaj, otworzy tylko lizaka. No dobra, robimy pierwszą stronę. Co tutaj mamy? Choinka to strojna dama, dodaj obrazkowi kolorów. Trzeba ją pokolorować na różne piękne kolory. Proszę bardzo. Takie malujesz. No. A taki? Ja maluję takim. A ja. Będzie piękna, kolorowa choinka, nie? Tiririri. No, my będziemy kończyć dzisiaj tego vlogmasa. Słuchajcie, miałyśmy dzisiaj napisać list do Świętego Mikołaja, ale nie ma kleju, nie? Bo chciałyśmy piękne obrazki ponaklejać. Także jutro będziemy pisać list do Świętego Mikołaja, a dzisiaj robimy sobie tutaj książeczkę do rozwiązywania. Później jeszcze tego murzynka będę robić, więc myślę, że dzisiaj to jest taki... O, taki masz niebieski język. Tak? Niebieski lizak. No, także będę kończyła dzisiaj tego vlogmasa. I tak dzisiaj, troszkę później on się pewnie pojawi niż wczoraj, bo myślałam właśnie, że zrobimy ten list do Mikołaja, bo chcemy ładnie ponaklejać. No, ale nie mam... czego? Nie mam kleju. Ale pokażę Wam jeszcze prezent, który dostałam od Nobelhead, bo ostatnio we wczorajszym vlogmasie... Bo go wykorzystała. Lenka go wykorzystała, tak. I masz niebieski język z lizaka. No. No, wczoraj Wam mówiłam o tych zestawach świątecznych z Nobelhead i dzisiaj przyjechał kurier Zenon i przywiózł mi taki prezencik od Nobelhead i tutaj mamy właśnie ten zestaw kolagenowy, czyli mamy tutaj ten tonik, kolagen i tam są jeszcze próbki kremów, więc takie fajne zestawy możecie, dziewczyny, właśnie nabyć na sklepie Nobelhead, także Wam serdecznie polecam. To są takie, patrzcie, ładne, gotowe, fajnie wyglądające zestawy, jak nie macie pomysłu właśnie na prezent. Mhm. Podejrzewam, że ja ten prezencik, zestawik komuś po prostu podaruję, żeby, bo mam już dwa te toniki, więc szkoda, żeby kolejny leżał, a tak to akurat myślę, że komuś sprezentuję. No i co? I słuchajcie, tyle, nic dzisiaj już, nic ciekawego nie będzie działo, już spędzamy tak naprawdę domowo dzień. Później jeszcze zrobię tego murzynka, bo tak chodzi za mną już dłuższą chwilę. Lenka jest jeszcze w szkole. Za 15 minut kończy, bo jest na zajęciach dodatkowych z koszykówki, czy siatkówki. Chyba siatkówki. No nie wiem, koszykówka albo siatkówka, bo ona cały czas zmienia. Koszykówka. Koszykówka. Albo siatkówka. Piękny brzuszek. No i sobie trenuję, a jutro będziemy siedzieć w domu. No ja kaszlę, kurczę, gardło czuję.
Tutaj zatoki też czuję zawalone, więc będziemy siedzieć w domu niestety. No i chyba tyle. Postaram się jeszcze jutro coś fajnego znowu nagrać. Jutro myślę, że wyjdę na strych i poznoszę te wszystkie... Mogę ja też? No na strychu jest zimno. Ja będę... Kiedy ubierzemy choinkę? No właśnie, muszę, mama musi wyjść na strych, żeby poznosić wszystkie dodatki świąteczne. Choinkę zdejmiemy i też będziemy ubierać. No, ale to nie dzisiaj. Dobra, kończymy po tym dniu. No kończę, dziewczyny, dzisiaj tego vlogmasa. No masz, poszarzałe od tego lizaka. My malujemy, spędzamy już dzionek tak wspólnie razem i widzimy się jutro. Także trzymajcie się, dziękuję bardzo za obecność tutaj w tym vlogmasie. Koniecznie zostawcie na dole jakiś ślad po sobie. No i co, i widzimy się jutro. Trzymaj, Tosia, buziaczki. Pozdrawiamy. Pa! Pa!